Okej, okay. To jest kontynuacja tego poprzedniego audiologa. Chciałem go od razu nagrywać, bo nie lubię kończyć tematu. I teraz mówimy o tym, jak o Electronic Arts i tak dalej, jaki on jest zły, o Rivalsie, jak tylko to gówniano zrobili, ponieważ nie mieli, Go Studios nie miało czasu. I teraz pójdźmy na Electronic Arts. Większość osób z Go Studios została chyba zwolniona lub usunięta w jakiś sposób. Nie pamiętam dokładnie. I ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem Electronic Arts, jak po cholerę. Oni obwiniają ich za to, że oni tak gówniano zrobili grę. Jak oni nawet nie mieli czasu. Ile oni mieli czasu na zrobienie gry? Rok? Półtora? No proszę was, w tym czasie porządnej gry nie da się zrobić. Naprawdę. I tutaj przedstawię wam The Crew, na które czekam już od naprawdę dawna, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie i czekam z niecierpliwością na jakiś polski preorder, żeby mógł sobie w końcu zamówić, bo gra pokazuje, daje... To są World. Gra jest niestety płatna, płatna, jednorazowo płatna oczywiście, kupujecie się chyba za... W dniu premiery będzie około 120 do 150 zł na pecety. Ich gra ta będzie jednorazowo płatna. Kupujcie raz i macie wszystko, nie? Tak jak reszta NFS-ów zresztą, nie? Tak jak większość gier. I kupicie sobie raz. Opcjonalnie wyjdą jakieś DLC, które trzeba będzie dokupić. I będziecie mogli grać sobie nieograniczenie. Będziecie mieli te wszystkie samochody, co w Wordzie, w sensie podobne, nie będą te same. I tylko jedynie co będzie was ograniczała, to gotówka w grze. I jest możliwe, że także i poziom. No, Word, bo The Crew jest strasznie podobne do Worda. Mamy otwarty świat, mamy nabijanie poziomów i kasy. Mamy pełno wspaniałych samochodów, tunerów. Mamy tunik przede wszystkim. Nie tylko osiągów, a i wizualny. Zresztą tunik osiągów The Crew będzie naprawdę fenomenalny, ponieważ będziemy widzieć w środku, jak się zmienia samochód. Ogólnie rzecz biorąc, tunik w The Crew jest naprawdę olbrzymi. Czyli to, co mamy w Wordzie. Bo tunik w Wordzie także jest niesamowity, tego, że wszystko trzeba płacić, posty, które zresztą są strasznie drogie. I The Crew. I wierzę naprawdę w The Crew, w grę, którą będę mógł sobie pograć, kiedy to Word się skończy, którą będę długo grał. Bo patrząc na to, patrząc na The Crew, bardzo mi przypomina Worda. I mam nadzieję, że będzie tak, jak to pokazuje trailer. Ten taki fajny trailer, w którym jest fajna muzyczka i tak dalej. Bo ten trailer przedstawia wszystkie aspekty gry. Przyjrzałem się temu trailerowi, analizowałem go. I patrząc i przyglądając się przy okazji gameplayom, To co przedstawili w The Crew, w trailerze tego The Crew, ma być. Nie licząc oczywiście całej otoczki graficznej, bo grafika w grze będzie inna niż na tym trailerze, bo trailer został wygenerowany jakimiś programami, tak. Ale trailer przedstawia wszystkie aspekty gry, tak jak to trailer powinien, tak jak to porządny trailer powinien przedstawiać. To jest porządny trailer, nie to co w Rivalsie, gdzie to mówili: ha, tu jestem twoim rywalem, tu tam rywalem, tu. I tak naprawdę na przykład nie przedstawili tuningu w tym trailerze. Na przykład. Który zresztą w tym Rivalsie jest do dupy, bo w Rivalsie ten tuning to jest jakaś porażka. To też było spowodowane tym, że czasu im zabrakło. No.
Ale kończąc temat Odykru, naprawdę wierzę w tą grę i życzę jej jak najlepiej. Gra już jest tworzona chyba 3 lata, więc o 2 lata dłużej niż Rivals. I gra naprawdę jest, wygląda świetnie. I myślę, że wymaganiami także nie powinna być wygórowana, ze względu na to, że gra ta ma być na starszą generację konsol, więc będą musieli się trochę ograniczyć z jakością grafiki. No. Jeszcze może powiem o innej grze, która będzie free to play. Chodzi tu o World of Speed. Na pewno dużo osób już słyszało o tej grze. World of Speed wygląda na ciekawą produkcję, ale nie jest to produkcja, która by miała przebić Worda pod względem grywalności. Bo nie patrząc na cheaterów w Wordzie i na inne takie bugi czy coś w tym stylu, Word to jest naprawdę, byłaby naprawdę gra, która by zmiotła rynek. I już na samym starcie zmiotła rynek, ale niestety z czasem ona się posuwa, przez to jest tak jak jest teraz. I World of Speed nie daje to co World, czyli na przykład nieograniczonej wolności poprzez właśnie dowolną jazdę, którą sobie jadę, nie? Niesamowitemu tuningowi. Jak na razie gra nie oferuje nic specjalnego, oprócz jazdy na torze i nic poza tym. I strasznie gównianemu modelowi jazdy, bo patrząc na trenach, jest strasznie, strasznie wymagający i dziwny, jak dla mnie. I możliwe, że w World of Speed nie zobaczymy dobrych starych tunerów jak Skyline i tak dalej. Co to także mnie trochę smuci. No ale cóż. Jeszcze nie do końca wszystko wiadomo, jest aktualnie gra jeszcze nie została wydana, nawet jeszcze nie ma bety, więc wiadomo. Czekajcie, zaraz to sprawdzę. I jedno jest pewne tej grze, że nie będzie dowolnej jazdy, którą uwielbiam swoją drogą. Czekajcie, wyłączę sobie filtrowanie i zobaczę. Nie no, jest coś dużo osób jeszcze w świecie gry. Jakoś tam się spotyka parę razy. I swoją drogą, brak dowolnej jazdy będzie strasznie dokuczał w tej grze. Bo ja jestem osobą, która, że tak powiem, uwielbia exploring i uwielbia odkrywać nowe miejsca. Lubię, kiedy mam jakiś większy wybór, jak jadę, jak patrzę, rozdzielenie dróg, lewo, prawo, prosto, nawrót i tak dalej. I tak sobie myślę, ta droga wygląda fajnie, ale ta, tutaj mamy autostradę. Chciałbym zobaczyć, co jest na końcu tej autostrady, ale tam widzę jakaś fajna droga żwirowa, to sobie chyba tam pojadę i zobaczę, co tam jest. To uwielbiam. Uwielbiam odkrywać jakieś nowe miejsca. I tego najbardziej mi będzie brakować w World of Speed. Nie wiem, to będę w ogóle grać, bo gra naprawdę nie zrobiła na mnie większego wrażenia. Nie zakochałem się w niej pierwszego wejrzenia i gry, trailery i tak dalej powinny naprawdę zrobić naprawdę pozytywne wrażenie, jeśli ma gra przyciągnąć wielu ludzi. A no cóż, World of Speed nie jest to zbytnio pokazane. I powiem wam szczerze, że World of Speed nawet nie ma nic uniwersalnego, bo są gry darmowe inne,
które dają podobne rzeczy jak Port of Speed. A o tym powiem właśnie w specjalnym filmiku, który będzie pod koniec tygodnia. No. I co tu jeszcze mogę powiedzieć w tym temacie? To chyba tyle, jeśli chodzi o to. Koniec słowa, więc może trochę podsumuję. Może coś jeszcze mi panie do głowy, co by wam tutaj opowiedzieć. Word... No więc, koniec Worda przewiduje na około półtora roku, rok, dwa. Z tym względu na to, że Electronic Arts ma nas szeroko w wiadomo gdzie. Easy Studios nawet nie umiał ogarnąć rotacji, więc Easy Studios nie przybyło tutaj, by rozwijać grę, tylko by ją zamknąć. Dobra, już mam jeszcze co ja chciałbym opowiedzieć. Czekam na The Crew, które będzie na pewno będzie grą, która zdominuje rynek wyścigowy. Przebije te dzisiejsze Need for Speedy. Co jeszcze, o czym mówiłem, o Rivalsie, który był shitem, ponieważ nie mogli, ponieważ Electronic Arts zażyczyło sobie szybciej wypłaty gier, ponieważ chcieli pojechać sobie na Hawaje. I co to takiego jeszcze mówiłem, nie do końca pamiętam. No, i chciałbym jeszcze wam powiedzieć trochę o tym, jak Electronic Arts mogłoby naprawdę zarobić, i to naprawdę mocno. Tworząc właśnie nową grę free-to-play wyścigową na podobnych zasadach jak World. Taki World 2 na nowym silniku, jakimś nowszym, na przykład jakiś Frostbite, choć też silnik nie musi być, będzie wymagający. Więc taki silnik jak na przykład w Need for Speed Hot Pursuit 2010. Ten silnik jest naprawdę mało wymagający, a grafika wygląda olśniewająco. Ja gram w tą grę na full detalach, mimo iż mój komputer nie należy do koksów. Bo na przykład już taki PF3 to muszę grać na średnich, na minimalnych. No i to by było coś. Stworzyć grę, która by też posiadała mnóstwo samochodów, tak jak tu w Wordzie. Od tunerów po egzotyki, które to można tuningować, nowe bodykity, tuning osiągów, tak dalej, dobierać części, tak jak tutaj w Wordzie, że czerwone oponki dają większy poślizg, a to daje większe przyspieszenie. No łapiecie, o co chodzi, prawda? Właśnie o coś w tym stylu. Jakby stworzyli taką grę, uwierzcie mi, by zdominowali rynek tą grą, by tyle kasy zarobili, że sobie nawet w pale to nie mieszczą, nie? Ale niestety ludzie, którzy teraz pracują w Electronic Arts, są naprawdę idiotami, bo nawet nie zauważyliby takiej szansy. World jest naprawdę świetną grą, ale ze względów technicznych ja nawet uważam, że rozwijanie tej gry nie jest zbyt dobrym pomysłem, bo cheaterów na pewno się stąd nie pozbędą. Muszą stworzyć nową grę, którą by zdominowali rynek. W sensie nową grę na nowym silniku, którą by swobodnie zdominowali rynek. I czy ci też, że na pewno cheaterom by było ciężko stworzyć porządnego cheata, choćby speedhacka lub coś. Bo no cóż, powiem wam, że szkoda mi Worda, ale widzę, że koniec jest bliski.
że kontynuowanie tej gry jest, jest niemożliwe, że World powoli się kończy. Chciałbym, żeby Electronic Arts zrobiło właśnie takiego Worlda 2. Bardzo chciałbym. Ale niestety, ja już na Electronic Arts nie liczę. Znawiodłem się na tej marce jak najbardziej. Po wszystkich tych grach, które ostatnio wypuścili, wszystkie to ostatnie, ostatni BF, ostatni NFS, to są totalne krapy. Zrobiliby się nie narobić zbytnio. No szkoda mi. A mam nadzieję, że w końcu dostaną nauczkę i zrozumieją, że i się poślizgną strasznie na tych grach, kiedy zauważą, że ich portfele zaczynają być puste, bo zaraz mniej ludzi zaczyna kupywać ich produkty. I właśnie tutaj, jeśli chodzi o wyścigi, Ubisoft atakuje ze swoim The Crew. I mam nadzieję, że The Crew zdominuje rynek wyścigowy. O, The Crew to naprawdę porządna gra. Widać, że gra ma dużo, oferuje bardzo dużo. Mam nadzieję, że nie skończy tak jak Rivals. Ja chcę ją kupić przepremierowo, mam nadzieję, że się nie zawiodę. No. Gdyby nie to... No cóż, to chyba tyle. Daj się rozgadałem, 40 minut, 46 minut gadałem. Mam nadzieję, że co do niektórych także przemówiłem. I mam nadzieję, że co niektórzy zrozumieją, że... World się kończy, World... Kontynuowanie Worlda jest jak najbardziej niemożliwe. Właśnie głównie ze względów technicznych. I mam nadzieję, że The Crew będzie tą grą, na którą czekam. Dobra, więc to chyba tyle. Ciekaw jestem, co wy sądzicie o końcu Worlda. Czy macie podobne zdanie do mnie? Bo naprawdę... szkoda mi trochę Worlda. No bo jest naprawdę fajną grą. Nawet jakby nie było cheaterów, myślę, że... Choć jakby nie było cheaterów, to myślę, że kontynuowanie Worlda by było jeszcze dobrym pomysłem, ale cheaterzy są i ich się nie wypędzimy, tak? To znaczy nie, my. Oni nie mogą ich wypędzić. Nawet profesjonalistów jakby zamówili, to wypędzenie ich jest jak najbardziej niemożliwe. I nie powiecie mi, że w innych grach także jest to niemożliwe, bo dałem wtedy wcześniej przykład Ridge of Legends. Tym to cheaterów jest praktyczny brak. Gdzie tam cheaty nie dają dużej przewagi. Nie powiedzcie mi, że dlatego, że nie ma w ogóle co zrobić, bo jakiego cheata zrobić do Ridge of Legends, bo dałem wam przykład, na przykład nieskończone skille albo teleportowanie się z jednego miejsca do drugie, albo nie wiem, autowygrywanie całej rundy, tak jak w Wordzie tu mamy autofinish, nie? To tam autowygrywanie całego pojedynku, wrogi Nexus wybucha, nie? Czy on na drifcie jechał? Chyba tak. Czekajcie. No, jadę na drifcie. Sobie pojadę zobaczyć. No. Cóż. Aha, spoko. Chyba Fast and Furious sobie wymyślili. Ten Lancer z Fast and Furious i jeszcze ten Dodge.
Widzicie, jak tutaj brakuje wielu rzeczy w tym Worldzie. Drifty by się przydały. Ale drifty już nigdy nie będzie. Dobra. Mam nadzieję, że przemówiłem do kogoś. Kończę już ten filmik, bo naprawdę trwa długo. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. Czekam na wasze komentarze. Jestem ciekaw, co napiszecie w tym temacie. I do następnego, nie? Siemka.